Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam na kanale Herby, Flagi, Logotypy. W dzisiejszym odcinku omówię dla Państwa logotyp jubileuszowy Niedźwiednica. Zapraszam. 1 stycznia 2021 roku Niedźwiednica zakomunikowała stronom zainteresowanym, przede wszystkim kibicom, bardzo mocnym akcentem rozpoczęcie roku jubileuszowego właśnie związanego z obchodami 50-lecia Miedzi Legnica. Szanowni Państwo, ten mocny akcent to nowy jubileuszowy logotyp. Logotyp zaprojektowany przez bardzo znanego mainstreamowego, użyję takiego określenia, grafika, twórcę, pana Daniela Tworskiego, łodzianina, znanego szerszej społeczności jako Golda Works. Nie będę omawiał pana Daniela wcześniejszych dokonań artystycznych, po prostu odeślę Państwa do internetu, tam będziecie mogli sobie znaleźć pracę i projekty pana Daniela. Dopowiem tylko, że pan Daniel Tworski zna się na robocie, miał na swoim warsztacie już kilka rebrandingów znaków sportowych, więc to jest człowiek, któremu piłka nożna jest obca, jest kibicem piłki nożnej i czuje po prostu te znaki towarowe związane z instytucjami czy klubami sportowymi. Szanowni Państwo, ten logotyp jubileuszowy jest jednym z wielu elementów obchodów przewidzianych przez Miedź Legnica. Na te obchody złoży się przede wszystkim wydanie monografii klubu, którą tę monografię opracowuje, pisze znany, doskonały legnicki historyk Marcin Makuch. Szanowni Państwo, Marcin Makuch również będzie odpowiadał za wystawę związaną z 50-leciem klubu, która będzie miała miejsce we wrześniu, z tego co pamiętam, w Muzeum Miedzi. Ale obchody to nie tylko właśnie te dwa wydarzenia. Obchody to również wydanie nowej koszulki, wydanie kolekcji retro Miedź, gadżetów, ale również i strojów właśnie z tą linią retro. Ale to również nowy hymn, który jest projektowany przez byłego członka Republiki, pana Zbyszka Krzymańskiego, więc naprawdę będzie się działo. Myślę, że ten mocny akcent w postaci zaprezentowania logotypu to właśnie taki bardzo dobry start do tego roku, gdzie naprawdę no, wydarzy się bardzo dużo. Oby tak naprawdę było nam dane świętować to wszystko w wspólnym gronie na stadionie imieniem Orła Białego, aby wreszcie ta pandemia trochę ucichła, przygasła i abyśmy mogli wrócić na stadiony i cieszyć się z obchodów, cieszyć się po prostu piłką nożną. Szanowni Państwo, zanim przejdę do omówienia logotypu zaprojektowanego przez pana Daniela Tworskiego, to muszę tutaj dopowiedzieć, że udało mi się skontaktować z panem Danielem i zadałem mu trzy pytania. Po pierwsze, skąd pomysł na właśnie taki jubileuszowy znak? Po drugie, czy inspiracją był ślimak, historyczny logotyp zaprojektowany przez pana Frączkiewicza. Ja tutaj dopowiem, że ten znak historyczny Miedzi, chociaż nie tylko ten, te wszystkie znaki, które do tej pory Miedź bez mała 50-letniej historii się legitymowała, omówiłem na moim kanale w odcinku poświęconym właśnie logotypowi Miedzi Legnica, także podlinkuję Państwu tutaj. Serdecznie zapraszam i odsyłam. I trzecie pytanie, które zadałem panu Danielowi Tworskiemu, dotyczyło, czy ten logotyp nowy Miedzi Legnica na tarczy herbowej z Wem jest trudnym znakiem do obróbki graficznej. Szanowni Państwo, no na pierwsze pytanie pan Daniel odpowiedział słowami, że inspiracją tak naprawdę były koszulki retro reprezentacji Polski. To właśnie stamtąd zaczerpnął te trzy linie, które w czcionce autorskiej wykorzystał. I te trzy linie również nawiązują, i tu jest odpowiedź na drugie moje pytanie, te trzy linie nawiązują w bezpośredni sposób do logotypu z ślimakiem. I tam również mamy trzy linie, które mają oddawać tego ducha, mają oddawać wizerunek bieżni, a autorowi naszego historycznego logotypu bieżnia kojarzyła się właśnie z tym duchem sportu, z czystością sportu, z czystością rywalizacji. I to właśnie miało być przeniesione na ten znak historyczny Miedzi Legnica. Pan Daniel Tworski zaczerpnął ten pomysł i wykorzystał, opisując właśnie logotyp w taki, a nie inny sposób, na polu okręgu
gdzie u dołu mamy cezury czasowe 1971-2021. W centralnej części godło liczba 50, właśnie w tej stylizowanej czcionce z trzema pasami, a u góry tego logotypu jubileuszowego to wszystko wieńczy nasz współczesny logotyp Niedźlegnica z tarczą herbową, z ślimakiem naszym historycznym i oczywiście z trzymaczem w postaci lwa, który ma nawiązywać do tradycji miejskich. Szanowni Państwo, na trzecie moje pytanie, czy ten logotyp współczesny Miedzi od 2011 obowiązujący jest trudnym znakiem do obróbki. Pan Enelt Polski potwierdził, że w świecie grafików uważany jest ten znak za bardzo trudny do obróbki. To się wiąże właśnie z tym, że jest w trzech kolorach. To ciężko się tak naprawdę przekłada później na różne nośniki marketingowe. Ale pan Daniel myślę, że sobie świetnie z tym poradził, bo dość zgrabnie skroił to w bardzo profesjonalny sposób. Ja tylko dopowiem, zacytuję pana Daniela ostatnie słowa mojej korespondencji, które nawiązują do właśnie nawiązania, szanowni państwo, do historycznego logotypu. Także pozwólcie państwo, ja sięgnę tutaj do treści. Sam ślimak był u mnie tematem wyjściowym i to właśnie on początkowo miał tworzyć najważniejszy element herbu. Szybko się jednak okazało, że kompozycyjnie całość grafiki odchodzi w lewą stronę. Nie chcę tutaj przynudzać, bo są to terminy bardzo graficzne, ale jednak znacznie bezpieczniej było postawić na znak o kompozycji centralnej, wyrównanej tak, jak to ma miejsce teraz. Koniec cytatu. Nowy jubileuszowy logotyp będzie uświetniał obchody jubileuszowe. Będziemy się z nim mogli zapoznawać na właśnie tej kolekcji retro, na tej nowej koszulce, którą właśnie zaprojektuje również pan Daniel Twolski. Ta koszulka będzie zaprezentowana w połowie roku po sezonie. Miejmy nadzieję, że w tych koszulkach przyjdzie grać Niedźlegnica na stadionach Ekstraklasy, za co trzymamy bardzo mocno kciuki za drużynę trenera Jarosława Skrobacza i wierzymy, że do tego dojdzie. To by było chyba najlepsze uświetnienie jubileuszowego roku, kiedy piłkarze stanęliby na wysokości zadania i wywalczyli awans do upragnionej Ekstraklasy. Szanowni Państwo, ten logotyp, to co powiedziałem, on będzie nam towarzyszył, będzie na pewno centralną częścią obchodów i będzie się pojawiał na wielu nośnikach marketingowych. Ale muszę dopowiedzieć, że od kilku tygodni widzimy w internecie logotyp alternatywny. Logotyp stworzony przez legnickich ultrasów, kibiców, którzy wykorzystali właśnie wizerunek pana Frączkiewicza, czyli naszego historycznego ślimaka, w otoczeniu lauru, wieńca laurowego, z dodaną piątką i to wszystko jest, oddaje jakby jubileuszowy paradny wymiar w postaci takiego wydźwięku na 50-lecie klubu. Ta pierwsza wersja, którą zaprezentowano, wersja robocza, nie do końca do mnie przemawiała. Była to wersja na polu prostokątu i no nie ukrywam, że przypominała z tym zakresem dat u dołu, przypominała cmentarną klepsydę. Złote napisy na czarnym polu no nie przemawiały do mnie i nie ukrywam, jak kibice zaczęli konsultować to ze mną, czy podpytywać mnie o ten znak, co ja uważam, to no, takim odpowiedziałem, że po prostu samo godło, czyli ta piątka z tym wieńcem laurowym i z herbem, z ślimakiem, bardzo mi się podobała, ale otoczenie, ta ramka fatalnie komponowała się z całością i nadawała taki no właśnie cmentarny wymiar i to mnie nie przekonywało. Na szczęście grafik odpowiedzialny za ten znak zmienił to. Teraz widzimy, że ja Państwu również pokazuję tutaj ten kibicowski logotyp. On już jest teraz na bazie albo prostokątu, ale nie z tą ramką, albo na bazie okręgu. Ten na bazie okręgu właśnie święci triumf w sieci i nawet zadałem w ostatnim odcinku Niskiego Pressingu pytanie członkowi zarządu Tomkowi Brusiło, czy klub nie czuje jakiegoś dysonansu. Tomek w bardzo inteligentny sposób odpowiedział, że nie, że tak naprawdę cieszy się, że mieszkańcy się utożsamiają, kibice się utożsamiają z tym jubileuszem, że mają również swój znak. To absolutnie klubu nie razi i ważne, że mieszkańcy chcą się utożsamiać z tym
z tym świętem i to jest jakby dla klubu najważniejsze. Także myślę, że to jest pocieszające, że klub ma nas łączyć tak naprawdę. Mieć Legnica to jest nasze dobro, to jest to, co powinno właśnie wszystkich mieszkańców łączyć. Tu nie powinno być jakichkolwiek animozji. Ja bym sobie życzył, żeby taki znak był jednak kompromisem, wypracowaniem z po prostu historycznym znakiem, na który godzą się również kibice, bo to by była taka kropka nad i tego jubileuszu. No ale mamy dwa znaki, szanowni państwo, oficjalne i półoficjalne, bo nie chcę powiedzieć, że nieoficjalne. Dwa święcą, odnoszą, można powiedzieć, no są popularne, tak, w sieci, tak to chciałem oddać i myślę, że jeszcze dużo o nich będziemy słyszeć. Szanowni państwo, na koniec wypada mi wznieść toła z kufelkiem bardzo dobrego porteru bałtyckiego za kolejne 50 lat Miedzielnica, za bardzo udane obchody jubileuszowe, no i za to, żeby drużyna trenera Skrobacza awansowała do Ekstraklasy, także zdrowie. No i przypominam, że te obchody będą bogate, to co powiedziałem wcześniej, będziemy się spotykać przy różnych inicjatywach. Jedną z takich, które będzie próbował Niski Pressing, czyli kanał, który współtworzę z Pawłem Janturą, legnickim dziennikarzem, to będzie inicjatywa wyboru 11 50-lecia. My tam również będziemy mocno wspierać klub. Naszym kanale w Niskim Pressingu będziemy o tym często mówić. Będziemy ogłaszać kandydatury i będziemy namawiać państwa do uczestnictwa również w tych wyborach, także już dziś zapraszam na te obchody, zapraszam na wystawę, którą organizuje Marcin Makuch, zapraszam do nabywania monografii klubu, bo to będzie naprawdę świetne dzieło, bardzo rzetelnie przygotowane. Również zapraszam państwa do odcinka, który nagraliśmy w Niskim Pressingu z autorem przyszłej monografii Marcinem Makuchem, również podlinkuję, także no, zapowiada się bardzo ciekawie. To tyle w dzisiejszym odcinku, serdecznie państwa pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na stadionie imienia Orła Białego. Hej, Miedź!